Cześć! Codziennie spływają do nas niepokojące informacje na temat koronawirusa. Na dziś dzień liczba potwierdzonych przypadków zarażenia na całym świecie wynosi 43 143 i z dnia na dzień liczba ta rośnie. Tak jak nieprzewidywalny jest koronawirus z Wuhan, tak nieprzewidywalna jest obecnie sytuacja na rynku globalnym. Chiny to obecnie druga gospodarka na świecie i czy chcemy czy nie, ma ona ogromny wpływ również na nasz kraj. Zresztą rozejrzyjcie się po domu. Prawdopodobnie wszystko, co weźmiecie do ręki, pochodzi właśnie z Chin. Produkcja stoi ze względu na kwarantannę i środki bezpieczeństwa wprowadzone przez ich rząd. Zamykane są granice. Chińczycy już odczuli skutki rozprzestrzeniającego się wirusa. Ich ceny żywności poszybowały już o 20% w górę. Czy my też odczujemy jego skutki? Co już zdrożało u nas, a może coś staniało? Kto będzie próbował wykorzystać tą całą sytuację z koronawirusem? Tego dowiecie się w tym filmie. Zapraszam. Chiny, utrzymując przez ostatnie 30 lat średnie tempo wzrostu swojej gospodarki o 10% rocznie, stały się od 2010 roku kolejną potęgą gospodarczą. Chińczycy są również największym eksporterem na świecie i drugim pod względem wielkości importerem. Na bardzo wysokim poziomie stoją ich praktycznie wszystkie gałęzie gospodarki. Są jednym z najzasobniejszych w surowce krajów świata. Posiadają reaktory jądrowe, ich przemysł to potężna, dobrze naoliwiona maszyna, a przemysł elektroniczny za chyba każdy, nie tylko w Polsce, głównie za sprawą AliExpress. A to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ chińską gospodarkę buduje również rolnictwo, turystyka i w bardzo dużym stopniu handel zagraniczny. Gdy jednak tak potężna machina zaczyna szwankować i zatrzymuje się, no cóż, wszyscy możemy mieć problem, szczególnie patrząc na to, jak wielkim eksporterem na cały świat są Chiny. Według Bloomberga, czyli największej na świecie agencji prasowej, specjalizującej się w dostarczaniu informacji na temat rynków finansowych, koronawirus, przez którego wiele łańcuchów dostaw zostało z dnia na dzień zahamowanych, może podnieść ceny na całym świecie. Na początku tego roku wybuch wirusa napisał na nowo historię podaży i popytu w Chinach. Przy czym podaż utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, z wyjątkiem oczywiście sektora medycznego. Niemniej popyt wciąż spada, powiedział Tommy Xie, ekonomista z Overseas Chinese Banking Corporation w Singapurze. A czy my w Polsce już odczuwamy lub odczujemy negatywne skutki epidemii? W internecie można napotkać informacje dotyczące wzrostu cen komponentów komputerowych, takich jak kości pamięci RAM, średnio od 30 do 100 zł. Procesory Intel również podrożały o średnio 100 zł. Dostaniemy również po kieszeni, jeśli chcemy zakupić dyski SSD, marek ADATA czy Silicon Power. Jeśli chodzi o resztę podzespołów, na razie mamy spokój i ciszę, jednak całkiem możliwe, że i tutaj niebawem ceny mogą poszybować w górę. Jeśli planujecie więc rozbudowę swoich komputerów, radzę się spieszyć lub przeczekać burzę, ciężko jednak oszacować, ile ona może jeszcze potrwać. A co w takim razie staniało? Mam dobre wieści dla kierowców, ceny ropy są najniższe od sierpnia 2019 roku. Będzie to oczywiście miało pozytywny wpływ na ceny paliw na stacjach benzynowych. Ceny spadają z tygodnia na tydzień, ponieważ kolejne linie lotnicze odwołują loty do Chin. Tak więc zapotrzebowanie ich na paliwo będzie niższe. A co za tym idzie, rosną zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych i to też ma wpływ na polski rynek paliw. Jednak tu też trzeba pamiętać o tym, że każda kolejna plotka o wynalezieniu szczepionki na koronawirusa może zatrzymać proces spadku ceny ropy naftowej. A kto na tym wszystkim zyska? Niestety nawet epidemia groźnej choroby może być dla niektórych sektorów szansą na zarobienie i to niemałych pieniędzy i niewątpliwie zyska na tym firma farmaceutyczna, która wyprodukuje szczepionkę, a także producenci masek, rękawiczek i innych produktów sterylnych. Zyska również handel internetowy, który na ten moment może być najbezpieczniejszą formą zakupów, eliminując kontakt bezpośredni między ludźmi. Zyska również lokalna turystyka, także ta nasza Polska, bo jak wiadomo, gdy na świecie dzieje się coś złego, jak na przykład ataki terrorystyczne, czy właśnie epidemia koronawirusa, ludzie niechętnie podróżują w obawie o swoje bezpieczeństwo, tak więc znajdują je w swoim kraju. Doskonałym przykładem tego zjawiska był moment, w którym były ataki terrorystyczne w Tunezji,
nadbałtyckie kurorty zarabiały wtedy krocie. A wy co o tym wszystkim myślicie? Czy koronawirus będzie miał w niedługiej przyszłości jeszcze większy wpływ na nasze życie i naszą gospodarkę? Czy epidemia wkrótce się skończy i należy zachować spokój? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, subujcie kanał, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy i klikajcie dzwonek, aby przychodziły wam powiadomienia o nowych filmach. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam.